Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Policzonej Szamy. Dzisiaj robimy całonocne owsianki. Według mnie najlepszy sposób na płatki owsiane, nie trzeba ich gotować, zachowują wszystkie witaminy i minerały. Pokażę Wam dzisiaj trzy różne wersje kaloryczności, różne źródło białka, różne pojemności i smaki. Dostaniecie m.in. właśnie taki słoik w sam raz, żeby wziąć do pracy czy do szkoły na drugie śniadanie. Dzisiaj to pierwszy odcinek tego typu. Chodzi o ideę, abyście spróbowali, jak pyszne mogą być owsianki tego rodzaju. Robimy wieczorem, zabieramy rano, zajadamy. Są naprawdę przepyszne. Dzisiaj składniki, słoiki w opisie. Zaczynajmy. No to robimy pierwszy słoik, pina colada. Płatki owsiane wsypuję do słoika 100 gramów. Ustalamy, że zawsze 100 gramów to będzie taka baza. Ananas, ja mam świeży, możecie użyć z puszki, chociaż polecam świeży, bo smakowo jest zupełnie co innego. Na kawałki, oczywiście tyle nie będziemy używać. Zaraz zważymy, ile nam będzie potrzebne. I od razu pojemnik, w którym będziemy blendować, miksować. Ananas, 100 gramów. Tutaj jeszcze tego ananasa, oczywiście część, która nam została, możemy pokroić trochę drobniej. Wsypiemy sobie na górę do naszej owsianki, a to sobie zostawcie na kolejne razy. Ok, odżywka białkowa, 35 gramów, standardowa porcja. Dodamy jeszcze nieco jogurtu naturalnego, rzadkiego, 50 gramów. W pina coladzie potrzebujemy nieco takiego mlecznego posmaku. Oczywiście mamy dużo wody, dużo płynów z ananasa. To nam wystarczy, żeby porządnie wymieszać odżywkę. No i jeśli pina colada, no to kokos. Wiórki kokosowe, proszę bardzo. 10 gramów. Zamykamy. I blendujemy na gładką konsystencję. Kilkanaście sekund wystarczy, bo co tu blendować? Miękki ananas. Trochę wiórków kokosowych. Przepyszne. Mocno ananasowy, wyczuwalny kokos. Wlewamy do płatków. No i co teraz? Płatki na dole trzeba dokładnie wymieszać. Dokładnie wszystkie płatki muszą być namoczone. Ok, gdy mamy płatki dokładnie wymieszane z szejkiem, dorzucamy na górę jeszcze ananasa. I na górę jeszcze łyżeczka wiórków kokosowych. Niech kokos jeszcze bardziej da znać o sobie. Można zamykać, chowamy do lodówki co najmniej na kilka godzin. Najlepiej właśnie na całą noc. Płatki w ten czas absorbują płyny, wchłoną ich wystarczającą ilość, żeby były lekko strawne na drugi dzień, pełnowartościowe. Przed Wami teraz makro i kalorie na ten słoik. No to teraz użyjemy dużego słoja, 750 ml, ale płatków standardowo 100. Zalewamy, tym razem tutaj mam napój sojowy do poziomu płatków, żeby były wszystkie namoczone. O. Łyżka erytrytolu to będzie jakieś 10 gramów. Niech jeszcze nieco słodkości zdobędą i wymieszajmy. Jak widzicie, mleka jakiegokolwiek płynu, tylko tyle, żeby zakryła płatki. Na górę warstwa świeżych malin, około 100 gramów wyjdzie. I teraz masa twarogowa, która również zajmie nam trochę miejsca. Połowa chudego twarogu, czyli 125 gramów. 50 ml napoju sojowego czy innego mleka. No i czekolada. Tu mam ręcznie robioną czekoladę organiczną. 70% kakao. Użyjemy niewielki kawałek, 30 gramów czekolady. Czekoladę kroimy w drobne kawałki. Całość do miski. No to zawartość miski teraz dokładnie mieszamy. Mamy twaróg stracciatella. No to do słoika. No i super, trzeba teraz tą warstwę ładnie rozłożyć. Dodajmy jeszcze łyżkę masła orzechowego. Tym razem pyszny nerkowiec. Super smak i jeszcze większa kaloryczność z orzechowych tłuszczów. I na górę jeszcze trochę borówek amerykańskich. Ok, tak się słoik prezentuje. Zamykamy i do lodówki, standardowo. A teraz widzicie makro i kalorie dla tego słoika. No to teraz słodki słoik z pulpą mango-bananową. Połowa banana wystarczy. Odkroimy też kawałek mango. I mamy kwadraciki mango. Pół banana. Źródło białka skyr. Ok, jeszcze później dolejemy trochę mleka. Póki co ugniatamy. Fajnie, ugniatamy, właśnie robimy taką pulpę. Tym razem nie miksujemy. Dostaniemy też taką ciekawą strukturę owoca. I tym razem zrobię inaczej. Płatki wsypię do tego, co już właśnie teraz zrobiliśmy, do owoców, 100. I mleko również, 100 ml.
Idealnie. Mieszamy. I przelewamy całość do słoika. Zaraz płatki będą wszystko wchłaniać, ładnie nam zgęstnieje. Naprawdę będzie bardzo przyjemna konsystencja. Ale ja jeszcze dodam nieco pojedynczych kawałków owoca, żeby gdzieniegdzie jeszcze napotkać mango podczas jedzenia. Wymieszajmy. No i gotowe. Zamykamy do lodówki standardowo na kilka godzin. I makrokalorie na jeden słoik. Ale się to świetnie je. Idealnie kremowe. Zobaczcie, gęste. Coś pysznego. Super smak. Mango, banan. Mój ulubiony ostatnio. Jeśli odcinek się podobał, łapa w górę standardowo. Piszcie komentarze, jak smakowało, jaka wasza ulubiona, jakie wy robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!